Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym Q&A na moim kanale, czyli Wasze pytania, moje odpowiedzi. Mamy godzinę 22:20 i staram się mówić trochę ciszej, żeby nie obudzić dzieci. Przechodzimy od razu do Waszych pytań. Najpierw zaczniemy od pytań z Instagrama. Pierwsze, kolejność jest totalnie przypadkowa. Czy wracasz po macierzyńskim do pracy? Ja mam zamiar wrócić i już się boję, jak to wszystko pogodzę. Od razu po macierzyńskim do pracy nie wrócę, jeszcze troszeczkę zostanę z dzieckiem. No my mamy troszeczkę inną sytuację, bo ja tak za bardzo no nie mogę takiego maluszka dać do żłobka, bo on nie może tam non-stop chorować, ponieważ to jest bardzo, wszystkie takie katarki, kaszelki są bardzo obciążające dla serca, więc on musi ten czas po prostu spędzić albo ze mną w domu, albo byśmy musieli mieć jakąś opiekunkę, ale to totalnie wydaje mi się, że nie wchodzi w grę. No a rodzice, niech rodzice sobie po prostu, czyli dziadkowie odpoczną, tak? Więc, kurczę, powiem Wam, nie wiem, czy dam radę to wszystko nagrać, ale no prawda jest taka, że ja, no nie wiem, może no jakiś czas będę w domu, ale też to nie będzie tak, że ja po prostu będę odcięta od zarobków, bo ja chcę coś robić takiego swojego i mieć z tego pieniądze, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Skąd bluzka ze zdjęcia? Aha, to zdjęcie, gdzie miałam akurat tą sukienkę. Czy nadaje się do karmienia piersią? Przy okazji jakieś polecajki ubrań dotyczących karmienia piersią. Ta sukienka jest z lumpeksu, więc no po prostu ją tam gdzieś znalazłam i myślę, że nie ma szans, żeby ją znaleźć w jakimś sklepie. Czy nadaje się do karmienia piersią? Każda bluzka, która jest kopertowa, nadaje się moim zdaniem do karmienia piersią. A jeżeli czy mam jakieś polecajki, no to ja aktualnie w ogóle nie karmiłam piersią bezpośrednio, tylko odciągałam cały czas pokarm laktatorem, więc takie doświadczenie po drugim dziecku to nie miałam ubrań typowo do karmienia piersią, a przy pierwszym dziecku miałam zwykłe bluzki, po prostu podnosiłam bluzkę i tak to wychodziło, ale zdecydowanie polecam kopertowe takie bluzki, sukienki. Jak się czujesz kochana? Jakby na to pytanie można w różny sposób odpowiedzieć. Ogółem staram się jakoś trzymać, bo wiecie, jaka jest sytuacja. No, czasami jestem zmęczona, czasami jestem zestresowana, jak sobie o wszystkim pomyślę, co mnie czeka. Martwię się, no ale jakoś powoli do przodu. Cieszę się każdym dniem spędzonym z dziećmi. I jakby, no tak w normalnym, codziennym funkcjonowaniu jakby wszystko jest ok. Najtrudniejsze momenty chyba dla mnie są takie, kiedy widzę inne małe dziecko i widzę, jak super się rozwija, jak jest zdrowe, to wtedy jest mi tak przykro, że u mnie to wszystko będzie później, tak? Jak widzę, jak na przykład inne dziecko super się obraca na wczesnym jakby etapie swojego życia, czyli tam powiedzmy ma 4-5 miesięcy, już się obraca, no to jakby no jest mi przykro, że u nas to wszystko było później. I wiem, że na przykład moje dziecko nie będzie chodziło, jak będzie miało roczek. I to też na pewno będzie takie ciężkie. Więc te chwile, gdy widzę inne dzieci zdrowe, to jest mi przykro. I gdy widzę inne kobiety w ciąży, to też jest mi przykro, bo tak sobie myślę, a pewnie zdrowe dziecko ktoś tam ma. Także są takie momenty, gdzie potrafię się sama zdołować, ale staram się tego nie robić, odpychać te myśli. Kolejne pytanie. Jak się czujesz jako mama dwójki? I która ciąża była lepsza. Jako mama dwójki, jak się czuję, cieszę się, że ogarniam, bo naprawdę zdecydowanie muszę powiedzieć, że ogarniam. Jest ciężko, ale daję radę i teraz przy drugim dziecku po prostu bardzo cieszę się, jakby jeszcze bardziej miłością obdarzam pierwszego syna, bo doceniam to, jak ważne jest zdrowie i jak bardzo cieszę się, że on jest też, że on jest zdrowy, tak? No drugi syn nie jest do końca zdrowy, ale
No, też cieszę się z każdego dnia. I no, jako mama dwójki, no, jest to bardzo dużo pracy. Powiem Wam szczerze, że dwoje dzieci to jest już naprawdę dużo. Jak ktoś ma więcej, to podziwiam, naprawdę podziwiam. Oczywiście to jest do ogarnięcia, ale to jest szaleństwo, tak moim zdaniem. Na pewno bym też ogarnęła, ale miałabym, no, na pewno ciężej ze znalezieniem czasu dla siebie. No wiecie, dużo jakichś takich więcej stresujących sytuacji, kiedy musisz być przy noworodku, a są inne dzieci, wołają, tak? Więc to jest chyba takie najtrudniejsze, kiedy musisz być tu i tu, a nie da się i to jest trudne. Która ciąża była lepsza? No zdecydowanie pierwsza, bo przy pierwszej, jak się czułam źle, to się położyłam. Przy drugiej, jak się czułam źle, no to się nie szło położyć, bo trzeba było być przy tym mniejszym dziecku. Więc to było ciężkie, żeby tam poogarniać, szczególnie jak się źle czułam. No i ogółem druga ciąża była mocno przepłakana. Kiedy operacja synka? To myślę, że Was wszystkich interesuje. Operacja syna, drugiego syna, tego noworodka, będzie w przyszłym tygodniu. Jak do tego podchodzę? No na razie się trzymam. Wierzę, że będzie wszystko dobrze. Tylko też z jednej strony nie chcę się tak nastawiać, że wejdziemy do tego szpitala i za niedługo wyjdziemy, bo to jest bardzo trudny czas w tym szpitalu. To tam się tak wszystko dłuży, że jeden dzień to człowiek potrafi już depresji dostać, tak? Więc nastawiam się tak, że no będzie co ma być, że pewnie tam może długo będziemy. Lekarze mówią, że jak wszystko będzie ok, no to sprawnie pójdzie, tak? Jakby ten powrót po operacji do pełni sił szybko pójdzie i szybko będziemy w domu, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że no najtrudniejsza jest ta rozłąka z drugim synem, który zostaje w domu. Ale wierzę, że będzie dobrze. Przede wszystkim wierzę, że się operacja uda. No i najtrudniejszy chyba będzie ten moment, kiedy będę go jakby oddawać na operację, a potem jak go zobaczę po operacji. No ogółem. No wiecie, to jest zrozumiałe, nie? To każda mama. Każda mama by to przeżywała, tak? Kolejne pytanie. Jaki dalszy plan na leczenie synka? Czy chodzicie na rehabilitację? Jeśli tak, to ile razy w tygodniu? Sorry, muszę na chwilę przerwać. Dobra, minuta później. No muszę się szybciej zbierać, bo nie ma co się rozklejać. Oczywiście wypłakać też się trzeba, ale to nie jest teraz moment, żeby się wypłakać, bo nagrywam dla Was. Dalszy plan na leczenie synka. No za tydzień mamy tą operację. Później będzie potrzebna jeszcze najprawdopodobniej trzecia operacja, no gdzieś między drugim a trzecim rokiem życia. I to może być też bardzo trudne, bo to już będzie dziecko chodzące, fajne, takie wiecie, gdzie wszędzie go będzie pełno i ciężko będzie może jakby pogodzić się z tym, no ale musimy przez to wszystko przejść. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, takie jest moje podejście. I mamy nadzieję, że w przyszłości już żadne operacje nie będą potrzebne. Mamy nadzieję, że wszystko po prostu będzie dobrze. No tak trzeba myśleć, tak? I czy chodzicie na rehabilitację? Tak, raz w tygodniu jest rehabilitacja, taka ruchowa. Jest to wystarczające, bo no jak jest się czujnym, co rehabilitant robi, no to później można to powtarzać w domu i ćwiczyć. Teraz przechodzimy do pytań z YouTube'a. I tak. No tutaj po kolei polecimy. Jak wygląda Twoja obecna sytuacja z pracą? Czy po zmianie pracy na nową długo tam pracowałaś, zanim zaszłaś w ciążę? Jak zareagował nowy pracodawca? Czyli jeszcze raz. Jak wygląda Twoja obecna sytuacja z pracą? Teraz jestem na urlopie macierzyńskim i po urlopie macierzyńskim nie wrócę do pracy od razu i też nie wiem do końca, czy będę robić to, co robiłam. Nie wiem, czy chcę. Jeszcze zobaczę, bo czuję, że ja powinnam iść w innym kierunku, no ale zobaczymy, co życie przyniesie, tak? Więc jakby na ten moment nie wracam tak od razu, tylko no trochę to potrwa jeszcze, no jeszcze na pewno rok będę jak już to będę pracować bardziej z domu na siebie,
poprzez jakąś działalność, tak? Ale no nie wrócę na razie na pewno na 8 godzin do pracy, to nie, to w ogóle nie wchodzi w grę z racji na taką sytuację, że ja nie mogę dać dziecka do żłobka. Czy po zmianie pracy na nową długo tam pracowałaś, zanim zaszłam w ciążę? Już pierwszego dnia, kiedy byłam w nowej pracy, ja już byłam w ciąży, totalnie nieświadoma. No a jak zareagował mój pracodawca, ja przed podpisaniem tej umowy już na stałe powiedziałam, no przed podpisaniem, tak, powiedziałam, że no jest taka sytuacja, że wolę to powiedzieć przed podpisaniem niż po, bo jestem, po prostu chcę być uczciwa. No i powiedziałam, że jestem w ciąży, że po prostu tego nie planowałam i też mnie to zaskoczyło, ale pracodawca przecudowny, bo powiedziano mi, że no nie zostawią mnie na lodzie. No jest sytuacja jaka jest, że oczywiście podpiszą ze mną umowę i jakby miałam zapewnione te wszystkie, wiecie, świadczenia, po prostu miałam pracę, tak? W jaki sposób i na jakim etapie powiedziałaś mężowi, że jesteś w ciąży? Czy w obu przypadkach tak samo, czy inaczej, jak zareagował mąż? Tak, przy pierwszej ciąży to zrobiłam test i mąż o tym wiedział i po prostu razem go odkryliśmy. Jak zareagował, no jakby nie dowierzał, tak, że wow, jak się teraz życie zmieni na tej zasadzie. Druga ciąża to ja zrobiłam test jednego dnia, a następnego dnia powiedziałam mężowi, był totalnie zaskoczony, także ja się popłakałam, moje dziecko się śmiało. Jakie plany na wakacje, czy jest jakieś miejsce, miasto w Polsce, które chciałabyś zobaczyć, czy masz rodzeństwo? To jakby jest zbiór pytań od jednej osoby. Jakie macie plany na wakacje? No na pewno, jeżeli będzie wszystko ok, to chciałabym wakacje totalnie relaksacyjne, totalnie rodzinne, z nastawieniem 100% czasu dla rodziny, dla siebie, dla dzieci. Cieszenie się tym, że jesteśmy razem. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że będziemy mogli sobie na to pozwolić, że wyjedziemy na wakacje, nie tak od razu po operacji, bo tam musi się wszystko jakby ustabilizować, ale na pewno gdzieś pojedziemy i to będą fantastyczne wakacje w czwórkę. Czy jest jakieś miasto w Polsce, które chciałabym zobaczyć? Tutaj nad tym pytaniem zastanawiałam się chwilę przed nagraniem. No i tak sobie pomyślałam, to będzie takie dziwne, ale już kiedyś raz byłam w Warszawie i z chęcią bym tam jeszcze raz pojechała. Jakoś, nie wiem, kręci mi ten klimat tam, więc no ja jestem taka mocno miastowa, ale też uwielbiam takie klimaty jak Tajlandia, więc lubię to i to. Podobała mi się Warszawa i pojechałabym tam jeszcze raz, tak? Czy mam rodzeństwo? Tak, mam starszego brata. Czy szczepiłaś się na COVID i jaki jest Twój stosunek do tego typu szczepień? Nie szczepiłam się. To był taki czas, kiedy ja miałam akurat no, takiego noworodka i wtedy nie planowaliśmy nigdzie wyjechać, bo była budowa domu, a zaszczepiłabym się tylko i wyłącznie dlatego, że chciałabym na przykład wyjechać i lecieć gdzieś samolotem i gdzieś na przykład ze względu na brak szczepienia by mnie nie przyjęli. To wtedy bym się zaszczepiła, ale że nie było takiej sytuacji, to się nie szczepiłam i ogółem cieszę się, że się nie szczepiłam, bo no, mam taką opinię, że szczepionki, które są krótko na rynku, to nigdy nie wiemy tak naprawdę, jakie są skutki uboczne po kilku latach. Ja wierzę, że z tymi szczepionkami będzie wszystko ok, że ludzie tam po kilku latach normalnie nic nie wyjdzie, że nagle na przykład wszystkim coś tam wysiądzie. Myślę, że będzie wszystko ok, ale no... Nie, ja bym nie chciała się szczepić. Trzy rzeczy z Bon Pri, fajne pytanie. Kupujesz czy dostajesz? Bo z jednej strony mówisz o minimalizmie i że szkoda kasy na wydawanie, lepiej kupić za grosze w lumpie, a z drugiej mówisz, że zamówiłaś w Bon Pri, gdzie ceny tam są dosyć wysokie, na przykład ta kurtka za 700. Z Bon Pri rzeczy dostaję, to jest współpraca. Przy każdym filmie na dole jest informacja, że film powstaje we współpracy z Bon Pri. I no, czy gdybym normalnie, czy bym zamawiała tyle ubrań? Na pewno nie, ponieważ tutaj jak jest to współpraca, jest to jakby rodzaj pracy, dzięki której mam jakiś zysk i ubrania, akcesoria, torebki, buty, które zamawiam, które sama wybieram,
są narzędziem do wykonania tej pracy. Więc ja te rzeczy muszę zamówić, muszę jakby je mieć i Wam je pokazuję. Cieszę się z nich, bardzo się z nich cieszę. To jest dla mnie niesamowita radość, jak ja mogę sobie coś w Bonprix zamówić. Czasami jest tak, że te rzeczy muszę zwrócić, bo stwierdzam na przykład, że no nie pasuje mi to i że muszę sobie to wymienić na coś innego, co będę używać faktycznie. Czasami jest tak, że komuś w rodzinie oddam jakąś rzecz z nową z Bonprix, więc no różnie to z tymi rzeczami bywa, czasami się trafi, czasami się nie trafi, ale bardzo lubię współpracować z Bonprix. Uważam, że no, potrafię tam odnaleźć fajne rzeczy. Więc jestem bardzo zadowolona z tego, że mam taką możliwość. I tutaj piszesz, że z jednej strony mówię o minimalizmie. Ja lubię mieć mało ubrań. Lubię, na przykład teraz mam sukienkę z lumpeksa. Jak czasami coś kupicie i nie traficie, no to szkoda, jeżeli na przykład wydacie na sukienkę 200 zł, a jak wydałam za tą sukienkę, zapłaciłam 10 zł w lumpeksie, to już nie ma tak szkoda, kiedy okazuje się po jakimś czasie odkupna, że ja tego nie noszę, więc no jestem zwolennikiem kupowania w lumpeksie, bo tam można naprawdę cudowne perełki wyhaczyć, ale bardzo lubię też zamawiać z rzeczy z Bonprix. Tak, jest to współpraca, jestem z niej bardzo zadowolona i polecam Wam te rzeczy z całego serca. Jak coś jest nie tak, to ja Wam o tym zawsze tam mówię. I ogółem w ostatnim czasie, jak chodzę do lumpeksów i kupuję głównie sukienki, to ja cały czas szukam takich sukienek, wiecie, żeby na co dzień w nich chodzić i tak sobie kolekcjonuję je. Ja nie mam wcale tutaj dużo ubrań. Ja dużo rzeczy posprzedawałam, bo ja w nich nie chodziłam. Cały czas dążę do tego, żeby ta garderoba była taka idealna, żeby było w niej dużo sukienek, dużo kobiecych rzeczy, w których czuję się najlepszą wersją siebie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z YouTube? To już kiedyś odpowiadałam na to pytanie. Zaczęła się tak, że najpierw chyba byliśmy gdzieś na wyjeździe i zmontowałam z tego wyjazdu z różnych krótkich filmów taki teledysk, dałam muzyczkę i to było takie jakby prywatne nagranie i to mi się spodobało, takie montowanie, tak? Nagrywanie, montowanie. Później szukałam na YouTubie recenzji odżywki do rzęs, Long for Lashes albo For Long Lashes i okazało się, że nie ma filmu, w którym byłyby wszystkie informacje, które ja chcę usłyszeć. I stwierdziłam wtedy, że ja nagram sama taki film, w którym powiem wszystko, co chcę usłyszeć sama od kogoś, więc jakby brakowało mi na YouTubie takiego filmu, no i ja go stworzyłam. Nie wiem, jak to się stało, że ja w ogóle się tak odważyłam na coś takiego i nie wiem, jak to się zadziało, ale też oglądałam inne YouTuberki i podobało mi się to, jak one tworzyły. Podobało mi się to, że one też dostawały różne prezenty od firm i to było takie wow, że to jest ciekawe zajęcie, tak? Wiem, że każdy może inaczej odebrać to, że mówię, że podobało mi się, że ktoś dostaje prezenty, ale to jest bardzo miłe, jak ja na przykład z Bonprix zamawiam rzeczy i ta paczka do mnie przychodzi, to dla mnie jest jak prezent dla mnie, od tej firmy dla mnie, tak? No, bardzo, kto nie lubi dostawać prezentów? Oczywiście też lubimy dawać prezenty i cieszyć się z tego, że ktoś się cieszy, ale dostawanie prezentów też jest fajne i życie jest zbyt krótkie, żeby po prostu nie korzystać z wszystkich możliwości, jakie są, więc jeżeli możecie sobie poprawiać humor, to sobie poprawiajcie humor zakupami, czymkolwiek chcecie. No ja mam takie doświadczenia grube z ostatnich, z tego zeszłego roku, że ja naprawdę mogę coś powiedzieć na temat tego, że z życia trzeba się cieszyć. Witaj, czy znajdujesz czas dla siebie poza macierzyństwem? Jak sobie ogarniasz dzień? Czy planujesz sprzątanie, gotowanie? No i jak ogarniasz macierzyństwo? Fantastyczne pytanie. Czy znajdujesz czas dla siebie? No tak, widzicie, mamy 22, już 40, ja znalazłam czas dla siebie i siadam sobie i nagrywam dla Was, ale to też jest dla mnie. Ja niesamowicie wielką radość czerpię z tego, bo jakby mam wrażenie, że sobie gadamy, mimo że jest to taki monolog z mojej strony, ale ja lubię to robić, tak? I cieszę się, że jak na tym kanale są filmy regularnie. No i też znajduję czas dla siebie, na przykład ostatnio zrobiłam keratynowe prostowanie włosów sama znowu, ale mam je krótkie, więc poradziłam sobie i no znalazłam ten czas dla siebie, tylko że teraz miałam włosy związane w kucyk i tutaj mam taką falę, ale to nie zwracajcie uwagi.
I więc znajduję czas dla siebie. Jak sobie organizujesz dzień, czy planujesz sprzątanie, gotowanie? Sprzątanie to na bieżąco. Po prostu co tam widzę, że trzeba posprzątać, to posprzątam. Gotowanie, no to zawsze gdzieś tam w tych godzinach porannych, około południowych przychodzi ten moment, że wiem, że muszę się skupić, żeby był ten obiad. Także jakoś to tak na bieżąco wychodzi. Czasami sobie dzień wcześniej pomyślę, co to będzie, ale raczej u mnie jest tak dużo rzeczy na bieżąco. Jak ogarniesz macierzyństwo? No czasami jest ciężko faktycznie, jak jedno dziecko potrzebuje uwagi, drugie dziecko płacze, to z tym płaczącym dzieckiem idę do tego, które potrzebuje uwagi. Mam na myśli, że idę z maluszkiem i po prostu staram się jakby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, tak? Czyli ululać dziedziusia i spędzić czas przy klockach z synem starszym, tak? Bo ja wiem, że on tego czasu bardzo potrzebuje i ja bardzo zwracam na to uwagę, żeby nie zostawić go tak, wiecie, samego, żeby... No są takie sytuacje, że się bawi sam, tak? No bo jakby trzeba, nie da się jakby cały czas z nim być, ale bardzo staram się jakby inwestować swój czas, spędzanie tego czasu razem, tak? Bo czas szybko leci i on zaraz będzie coraz to większy i skończy się ten moment, kiedy dziecko będzie chciało się przytulać do mamy, więc staram się naprawdę, mamy fantastyczną relację, naprawdę fantastyczną relację i jestem z tego dumna. No i ostatnie pytanie, czy będziecie chrzcili drugiego syna? Tak, on już jest ochrzczony, jak tam parę miesięcy po porodzie został ochrzczony i ogółem kilka dni po porodzie, jak byłam na intensywnej terapii przy nim przed operacją, to sama sobie go ochrzciłam. O, ale nie będę beczeć teraz, powstrzymam się, nie będę beczeć. Po prostu wiedziałam, co mam powiedzieć, krótka formułka z podaniem imienia i powiedziałam, że tam ja Ciebie chrzczę i zrobiłam mu krzyżyk i był jakby przeze mnie ochrzczony. Nie wołałam księdza, nie chciałam, miałam wtedy takie podejście, że już nie chciałam, żeby ktokolwiek tam wchodził do niego, żeby niczym go nie zarazić, bo szedł właśnie do operacji, więc no, już jakby wtedy był ochrzczony, ale potem taki prawdziwy chrzest był w kościele, więc dzieci są ochrzczone. Moi kochani, bardzo się cieszę, że nagrałam ten film. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie tam zadać w komentarzach i może po prostu uda mi się odpowiedzieć. No i trzymajcie za nas kciuki w przyszłym tygodniu.